Siemanko, z tej strony MJack, a dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o projekcie Gopher. Generalnie film ten pojawia się głównie ze względu na to, że mój projekt Gopher zaczął przerastać moje najśmielsze oczekiwania i zaczął przerastać też moje możliwości. Jakby nie jestem w stanie dociągnąć tego projektu do końca. Ledwo go zacząłem, zrobiłem kilka podstawowych mechanik i tak naprawdę mam spore problemy z programowaniem, zważywszy na to, że to jest pierwszy raz, kiedy się tego tykam. Nie ogarniam totalnie programowania, nie ogarniam totalnie modelowania postaci i tak dalej. No, jest chujnie generalnie pod tym względem, nie będę się oszukiwał, więc szukam zespołu, szukam osób zainteresowanych tym projektem, które chciałyby wraz ze mną na czele zbudować ten projekt i wydać go m.in. na platformie Steam. Projekt jest dość ambitny i uważam, że jest dość oryginalny jak na moje 4 lata główkowania na temat fabuły, postaci, jakie mają tam występować, mechanik, jakie mają być tam zawarte i tak dalej. Generalnie projekt Gopher, wedle zrozumienia, to nie jest tak, że gra nazywa się Gopher, jak gofry, tylko po prostu to jest moje prześmiewcze nazywanie projektu, bo tak naprawdę gra to jest Gof. To jest skrót nazwy gry, której nie będę podawać pewnie do samego końca, bo nie chcę, żeby ktoś mi podjebał pomysł na grę. ER jest dodane tylko śmieszkowo, dlatego możecie zauważyć, że jest nazywane to GOF R z małych liter. Więc tak, to tak wedle wyjaśnienia. Druga sprawa, gra nie istnieje. Ludzie, osoby, które pytały się o to, a ile będzie kosztować, a kiedy wyjdzie, a gdzie można pobrać, czy cokolwiek. Ludzie, ta gra nie istnieje. Jedyne co posiadam, to co będę wam chciał tutaj zaprezentować troszeczkę, i to nie jest w żaden sposób grywalne. Ja nawet nie mam menu głównego ogarniętego, żeby w ogóle działało w pełni sprawnie, a co dopiero całą rozgrywkę, żeby w ogóle było jakiekolwiek demo. Poszukuję ludzi. Poszukuję osób, które będą chciały zaangażować się w ten projekt. Zaznaczam z góry, jest to praca non-profit. Ja nie jestem w stanie zapłacić ludziom teraz za pracę nad tym projektem, bo ja nie mam pieniędzy, żeby swój komputer aktualnie zupgrade'ować, żeby mi nie mulił na niektórych grach. Więc praca totalnie non-profit. Kiedy gra będzie bliska wydania, wtedy będzie się omawiało motyw tego, że jeżeli wydamy grę za XYZ złotych, to wtedy będziemy omawiać to, komu jaki przychód będzie się należał z tej gry. Aktualnie się nad tym w ogóle nie zastanawiam. Staram się stworzyć grę. Od wielu lat marzyłem o stworzeniu własnej gry. I jestem w stanie aktualnie to zrealizować. Mam w pełni obmyśloną fabułę, w pełni obmyślone mechaniki, postaci, jakie mają tam występować. Naprawdę mam sporo rzeczy obmyślonych, tylko teraz potrzebuję osób do pomocy. Sam sobie w życiu nie poradzę z tak ambitnym projektem. Więc tak, przede wszystkim szukam programistów programów Unreal Engine 4. Wolałbym Unreal Engine 4, bo sam na nim aktualnie pracuję. Aczkolwiek jeżeli znajdzie się ktoś, kto by wolał pracować w Unity, bo mu jest wygodniej, lepiej i tak dalej, nie widzę większego problemu, żeby ten projekt był stworzony na Unity. Naprawdę, to nie robi dla mnie większej różnicy. Potrzebowałbym też osób takich jak animatorów modeli 3D albo w ogóle modelarzy 3D, od osób tworzących podstawowe propy typu, nie wiem, wazon, przez osoby tworzące modele postaci, na osobach, które by tworzyły cały jakby zarys lokacji kończąc. Potrzebuję takich osób faktycznie. Ponadto potrzebuję też osób, które by się zajmowały teksturami. Ja wiem, że wiele osób, modelarzy, zazwyczaj ogarnia sama już teksturę i raczej to się łączy ze sobą, ale są też tekstury, których modelarze jakby nie dotyczą, bo na przykład będę chciał umieścić jakąś, nie wiem, tak jak w tym pseudo cinematiku jest gazeta, będę chciał tą gazetę gdzieś pokazać, no to już jest stricte tekstura 2D, to jest zrobione w Photoshopie, zaczyna po części w Illustratorze, w Photoshopie dokończone, jakby to też jest coś innego, więc takich grafików od tekstur też będę potrzebował. Będę też potrzebował trochę osób, które będą rysować koncept arty. Mimo wszystko pomysł na tą grę jest kompletnie w mojej głowie i teraz trzeba to przelać trochę na kartkę,
Więc poszukuję też artystów, którzy mogliby jakby z moich opisów i moich porównań, o co mi chodzi z postacią, stworzyć jakiś koncept art, żeby później modelarz mógł, wnioskując z tego, zrobić realny model. To na razie wszystko siedzi tylko i wyłącznie w mojej głowie, więc przydałoby się to przelać na kartkę, żeby po prostu inni wiedzieli, o co mi chodzi, co nie? No i ostatnią rzecz to poszukuję też kompozytorów. Soundtrack, który słyszycie w cinematiku i który słyszycie pewnie też teraz, bo zgaduję, że go akurat użyję, jest zrobionym przez mojego znajomego Serka soundtrackiem stricte do gry. Problem leży w tym, że Serek jest raczej osobą mało pracowitą i rzadko kiedy jestem w stanie, że tak powiem, powiedzieć mu zrób i on w miesiąc mi zrobi, co nie? Więc generalnie poszukuję też kompozytorów, osób, które by robiły soundtracki pod całą grę i osób, które by ogarniały właśnie motyw udźwiękowienia w ogóle całej gry, żeby, nie wiem, rura sobie syczała, coś tam sobie wydawało, jakiś dźwięk i tak dalej, więc takich osób też poszukuję. Gdybym miał powiedzieć trochę więcej o grze, bo wiele pytań jest wokół tej gry, no fajnie, jest to horror, ale co więcej? Generalnie jest to w zamyśle horror, trochę stealth horror game, bo ma to elementy skradankowe, gdzie główną rolę będzie grało AI, mimo wszystko. Czyli główne postaci, które będą stały nam naprzeciw, będą mimo wszystko sztuczną inteligencją. To będzie tak jak w Security Breach są animatroniki, tak jak są w Bendim chociażby te knypki, albo jest sam Bendy, czy w Hello Neighbor jest Neighbor, tylko mam nadzieję, że wyjdzie nam lepiej niż mózg Neighbora, który potrafił się zbugować w byle jakim miejscu. Mam nadzieję, że to wyjdzie lepiej. Będzie tu gra, która aktualnie w swoim koncepcie posiada trzy postaci. Trzy postaci, które będą charakteryzować się totalnie odmiennymi mechanikami i tym, jak będziemy musieli się ich wystrzegać, bronić przed nimi i w jaki sposób będziemy mogli zmylić ich o naszej obecności w jakimś miejscu. Raczej to nie będzie jakimś wielkim odkryciem, jeżeli powiem, że jedna z postaci na przykład będzie stricte ślepa, a będzie reagować tylko na słuch. Generalnie w moim koncepcie są też quick time eventy, ale jest to pod dużym znakiem zapytania, ponieważ wiem, jak czasochłonne i pracochłonne może to być, żeby to wykonać, więc to na razie stoi pod znakiem zapytania. Takie podstawowe mechaniki jak inwentury postaci, albo posiadanie mechaniki latarki, albo czegoś w ten deseń, też to wszystko przemyślałem. Będą klucze, będą jakieś karty różnego poziomu, łom czy coś tam, żeby sobie coś otworzyć, żeby gdzieś tam przejść. Będą też znajdźki, będzie ograniczony inwentory, w którym będziemy musieli się odnaleźć, że jeżeli, nie wiem, mamy dwa klucze, kartę, jakiś łom i śrubokręt, a chcemy sobie podnieść, nie wiem, obcęgi, to musimy coś wyrzucić na ziemię, żeby podnieść obcęgi, bo na przykład mamy za mało miejsca w inwentory. Nie chcę się za bardzo rozwodzić na temat konceptu na grę, żeby nie powiedzieć za wiele, może tak. Też nie chcę za wiele powiedzieć, żeby później nie wyszło, że o, wyjdzie sobie jakaś gra, która jest stricte moją grą. Dlatego też nie mówię w ogóle nic o fabule. To, co widzieliście w cinematiku, to jest mały urąbek fabularny, z którego można wywnioskować tak naprawdę 3 do 4 różnych opcji tego, co się mogło wydarzyć. Tylko jedna jest prawidłowa, ale ja wam jej nie zdradzę. Tak naprawdę uważam, że jeżeli będę pracował już w jakimś teamie, team nie musi wiedzieć o tym, jaka jest fabuła. Wystarczy, że ja będę wiedział. Ja będę trzymał jakby wszystko na wodzy tego, żeby po prostu to się trzymało kupy. No i dobra, generalnie, co do zgłaszania się, ludziska, jeżeli chcecie się zgłosić, chcecie ze mną współpracować, chcecie ze mną stworzyć tą grę, projekt Gopher, chcecie go stworzyć, to piszcie. Piszcie do mnie, w sensie Discord, albo możecie pisać na kontakt@ivifox.pl. Generalnie lepiej Discord, bo na Discordzie mam specjalną grupę związaną z projektami i tam mógłbym po prostu od razu was zaprosić, zrekrutować, obgadać wszystko i jakby moglibyśmy iść do przodu. No i to tyle w tym materiale. Chyba wspomniałem o wszystkim, tak mi się wydaje. Nie wiem, moja głowa średnio pracuje, jak jestem chory. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wystarczająco dużo. No i tak, no to by było tyle w temacie Gophera, projektu Gophera. Możliwe, że nie usłyszycie już o tym projekcie przez najbliższe kilka miesięcy w przód, bo ja będę starał się nad nim pracować. No i to tyle w tym materiale. Generalnie tak tylko słowem
na koniec chcę wspomnieć, że nie wiem, czy po mnie słychać, pewnie słychać po mnie, bo ja to czuję. Jestem chory. Zachorowałem na tą słynną chorobę, co się tak często ostatnio przytrafia i tak dalej. Co ma być piąta fala i w ogóle. Nic mi nie jest, spokojnie. Przechodzę akurat jak grypę w sumie. Do tej pory w sumie bym nawet nie wiedział, że przechodzę to, więc... No, choruję generalnie, no słychać to raczej po mnie, więc nie wiem, jak to będzie z materiałami teraz w najbliższe kilka dni. Dzisiaj czuję się już lepiej. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest sobota. Wy to oglądacie w niedzielę. Możliwe, że w niedzielę obudziłem się mniej chory, możliwe, że się obudziłem bardziej chory, więc... Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie z materiałami. To akurat stoi pod znakiem zapytania. Ten materiał jest zbyt ważny, żebym go nie nagrał, więc akurat ten nagrywam. Ponadto szykuje się seria hardcora na kanale, to też mogę tak tylko wspomnieć troszeczkę. No i tak, no, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Miłego dnia wszystkim!